Ale pan poseł nie przeczytał na pewno wszystkich artykułów. Albo przeczytał i nie rozumie tych artykułów. Mogę jeszcze chwilę? Ja chciałam wszystkim bardzo mocno podkreślić, że tutaj zaszła sytuacja niewykonywania polskiego prawa. W Gościu Niedzielnym zresztą był wydrukowany taki protest do podpisywania przez czytelników, gdzie było napisane, że nie zostało złamane polskie prawo. Tymczasem było to po prostu nieprawda. Prawda była taka, że prawo zostało złamane w stosunku do Alicji Tysiąc, dlatego że lekarz, który nawet gdyby brał pod uwagę, że chodzi o ryzyko, może nawet niewielkie, utraty wzroku, nie ma moim zdaniem prawa podejmować takiego ryzyka bez zgody osoby, która ten wzrok by straciła. To jest po prostu niemoralne. Człowiek, który podejmuje decyzję w imieniu osoby, która nawet ma, nawet w stosunku, nawet to ryzyko, gdy jest niewielkie, to on tego moim zdaniem nie ma prawa robić. Poseł Gowin z Platformy Obywatelskiej dla kontry Prawa i Sprawiedliwości. Cenzura poglądów to orzeczenie jest drastyczną formą cenzury poglądów, w dodatku poglądów wyznawanych przez większość Polaków. To nie pierwszy przejaw cenzorskich zapędów sądów. Sam się o tym przekonałem, choć w sprawie nieporównanie mniejszej wagi, niemniej sprawa wolności słowa staje dziś pod znakiem zapytania. Katowicki wyrok to także uderzenie w wolność religijną. Zakłada ona nie tylko wolność wyznania, ale także głoszenia swoich poglądów. Jeśli sąd zakazuje takiej ekspresji lub nakłada na nią drastyczne ograniczenia, to uderza w wolność wyznania. Wolność słowa musi się kończyć tam, gdzie się zaczyna krzywda drugiego człowieka. Gdzie jest ta granica? Tą granicę, tutaj pani wspomniała, że od tego jest sąd, który ma to rozstrzygnąć. Poza tym, wie pan, ci panowie mają po prostu totalny monopol na słowo w tym kraju. Jak się przyjeżdża z Unii Europejskiej i się widzi, że praktycznie wyłącznie prawicowe poglądy są reprezentowane na wszystkich telewizjach, we wszystkich mediach i po prostu my musimy się z naszymi poglądami ukrywać i musimy tolerować, jak ktoś nas od morderczyń wyzywa tylko dlatego, że mamy swoje poglądy, no to kto tu ma wolność słowa? Do tej pory mieli oni tylko oni. No dobrze, ale pan Gowin nie może mówić o wszystkich Polakach, no właśnie. Nie wszyscy Polacy. I też nie jesteśmy wcale tacy pewni, że wszyscy Polacy to wyznają. Ja przypomnę, absolutnie, że 20 lat temu, jak zrobiono ustawę kryminalizującą aborcję, to 70% Polaków było przeciw tej ustawie. Do tej pory byliby przeciwni, gdyby nie taka indoktrynacja maksymalna w mediach, w szkole, w kościele i tak dalej. A cały czas, dzisiaj, gdyby było referendum dotyczące prawa do aborcji, to wcale nie jestem pewna, czy Kościół by wygrał. Tylko oni nie chcą tego referendum zrobić, dlatego że nie chcą się pytać Polaków o zgodę. Ale czy nie obawiacie się, panie, że jednak w Polsce zakorzenione jednak jest wiara chrześcijańska i te doktryny, które nazwijmy je, po prostu cały czas są przekazywane z pokolenia na pokolenie? No tak, ale jeżeli jesteśmy jednak rocznie około 200 tysięcy kobiet usuwa ciążę w Polsce, to jest oczywiste. Dlatego, że w 2007 roku w Wielkiej Brytanii 30 tysięcy kobiet, Polek, usunęło ciążę. I to jest potwierdzone przez rząd Wielkiej Brytanii. Więc trudno sobie wyobrazić, żeby liczby, które tutaj, o których mówię, 200 tysięcy, to jest, uważam, skromnie licząc. Więc jeżeli przyjąć, że z tego 90% to są katoliczki, no bo tak się nam mówi, prawda, że jesteśmy w większości katoliczkami, no to te kilka milionów kobiet, które usunęły ciążę pod rządami nowej ustawy, która jest obowiązuje już kilkanaście lat, no to są katoliczki. Więc o czym my właściwie mówimy? O jakich przekonaniach? Czyny chyba są ważniejsze. Poza tym jeszcze chciałam dodać, że przecież aborcja była legalna i o tym wszyscy wiedzą między 56 rokiem a 93. Jakoś to nikomu nie przeszkadzało w Polsce, poza episkopatem. W momencie, kiedy episkopat narzucił zakaz aborcji, nie konsultując się ze społeczeństwem, a politycy ze strachem się temu podporządkowali, to tu nie chodzi o przekonania, bo ludzie nawet nie mieli możliwości wyrażenia swoich przekonań. Prosili o referendum. Było 1 500 000 podpisów pod petycją o referendum w sprawie aborcji. Jeszcze w roku 91 było zebranymi. Nie zorganizowano tego referendum, więc społeczeństwo się nie wypowiedziało. Tu nie chodzi o przekonanie, tylko chodzi o to, kto tu rządzi w tym państwie. W tej chwili rządzi episkopat. No właśnie, ale pytanie zasadnicze, bo ten temat aborcji to nie jest temat
Jeden jedyny. I pani Alicja nie jest przykładem odosobnionym, ale jest pani jakby na świeczniku obecnie i to pani przyświeca tym kobietom cel. Czy jest możliwość zmiany w naszym kraju, aby to prawo było znacznie mniej restrykcyjne? My będziemy wszystko robić. W tej chwili to nie bardzo to widzę. Choć wszystko z drugiej strony ja chciałam mocno... To prawo. Ja chciałam mocno podkreślić, że... Bo pani mówią cały czas o tym, żeby było referendum, żeby to jednak społeczeństwo podjęło decyzję, bo pani też nie jesteście głosem całej Polski. Pani jesteście głosem reprezentującym poszczególne grupy. To by było bardzo, bardzo ważne referendum i myślę, że ważne to by było, żeby wszyscy z Polski zadecydowali o tym, czy... Ale moment, bo chcieć, a móc, a zrobić, to jest jeszcze daleka droga do tego. My będziemy robić wszystko, oczywiście my... Inne organizacje, będziemy walczyć o to, żeby to prawo zmienić, ale jest bardzo ciężko. W Polsce się nie respektuje woli narodu. Nie respektuje się wolę narodu jako tak zwane projekty obywatelskie, które jeżeli mają odpowiednią ilość zgłoszonych, podpisanych, na przykład sprawa parytetów. Proszę bardzo, jest dyskusja. No tak, tam były duże pieniądze. Społeczeństwo i wola społeczna była pokazana w ilości podpisów. Ja panu czy również powiem, jesteście pani w stanie zrobić taką akcję? Tu nawet nie o to chodzi. My możemy nawet zebrać te podpisy. Możemy złożyć tą inicjatywę obywatelską. I wtedy może akurat będzie projekt wiadomo. Ustawy. A potem zbierze się Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu i Episkopatu Polski. O, tutaj mam taki dokument z 17 listopada 2004 roku na przykład. Komisja ta, która jest ciałem niekonstytucyjnym, nieprzewidzianym w Konstytucji, czyli nielegalnym, zbiera się i omawia wszystko, co się dzieje w Polsce. Praktycznie rząd jej przedkłada swoje projekty ustaw. Na przykład 17 listopada w 2004 roku komisja mówiła o problemach związanych z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, przegląd problemów wynikających z działalności komisji majątkowej, sprawa ocen z religii, etyki, możliwość korzystania w działalności kościoła z funduszy Unii Europejskiej. Przepraszam bardzo, nawet jeżeli będziemy mieć ustawę, komisja się zbierze, powie nie, bo Kościół regularnie pokazuje rządowi, co się jemu nie podoba i rząd, niezależnie od tego, czy to jest socjalisty, socjaliberalny, czy jest to prawica, jakakolwiek by ją nazwał, pseudoliberalna, rząd się po prostu ugina. Najpierw trzeba zlikwidować Komisję Wspólną Rządu i Episkopatu. Następnie będziemy mogli mówić o tym, że rząd odzyskał troszeczkę suwerenności. Ale żeby zlikwidować, żeby poczynić te kroki, jednak trzeba coś odwagi politycznej. Coś trzeba zrobić. Może rewolucję, dlatego że to ciało jest totalnie antykonstytucyjne. Ono zbiera się od maja 89 roku. Nie jest przewidziane w ustawodawstwie polskim, ani w konstytucji. To w ogóle nie powinno istnieć. Więc to obywatele powinni żądać, żeby tą komisję zlikwidować. Ale żeby jej dokumenty były jawne żądać, w dodatku. Żeby obywatele mogli żądać, musiałby pani zorganizować taki ruch obywatelski, taką pseudorewolucję, nazwijmy to, która by spowodowałaby potężną, jakiekolwiek działania. Potężną. Niestety w tej chwili jest sytuacja taka, że nawet prawo, które jest tworzone przez Sejm, jest niezgodne z konstytucją, prawda? To się bardzo często zdarza. Taka ustawa na przykład o wartościach chrześcijańskich w mediach. Przecież ona jest niezgodna z konstytucją, z paragrafem 54, który zabrania cenzury prewencyjnej. Jak można stwierdzić, że tekst jest zgodny z wartościami chrześcijańskimi, skoro nie jest poddany cenzurze? Musi być poddany cenzurze. Na przykład kara, jaką Polsat dostał, 500 tysięcy... Z powodu właśnie nieprzestrzegania wartości chrześcijańskich, no to jest typowe nadużycie, dlatego że to jest niezgodne z konstytucją. Polsat powinien nagrać panią Szczukę, powycinać i dopiero, czyli zastosować cenzurę prewencyjną i dopiero może ten wykastrowany materiał puścić na Teresa Jakubowska, przewodnicząca partii Racja. Pani Monika Karbowska, ostatnie zdanie, bo już musimy kończyć rozmowę. Trwa walka o kształt Unii Europejskiej. Czy Unia Europejska będzie świecka, czy będzie fundamentalistycznie religijna? We Włoszech, w Hiszpanii, w Portugalii trwa walka o świeckość państwa i Europejczycy pilnie się przyglądają temu, co się w Polsce dzieje i nie popuszczą. I nie popuszczą i będą walczyć także o świeckość Polski, dlatego że Polska współdecyduje o losie wszystkich Europejczyków w ramach Unii. Europejska Inicjatywa Feministyczna, Monika Karbowska i pani Alicja Tysiąc. Czy ma pani jeszcze siłę? Tak, mam siłę. Jeżeli będę walczyć dla wszystkich kobiet, jeżeli tylko będą krzywdzone, na pewno. Temat dość ważny i dość istotny. Również zachęcamy państwa do komentowania.